tak wracając do samej Krakowi, skąd to się bierze, że to był czwarty rok rzędu walczy o utrzymanie? Nie ta sama drużyna, tylko ten klub, bo piłkarze i trenerzy się zmieniają. No to jest taka zagadka dla tego programu Strefa 11, bo tego nikt nie wie. Znaczy ja mam swoją teorię na to, nie wiem czy ona jest słuszna czy nie. Ja mówiłem kiedyś, że to nie jest dla trenerów ani zawodników, bo oni tak jak on powiedział się zmieniają i tu są trenerzy z nazwiskami, z przeszłością, z wynikami, zawodnicy również, którzy nie są ogórkami, gdzieś tam grali i grali na jakimś przyzwoitym poziomie, a tych wyników jak nie było, tak nie ma. Także ja uważam, że przyczyny trzeba szukać gdzie indziej, a gdzie to Państwo sobie dopowiedzieć. Czy Pan nie chce się podzielić swoją wersją? Ja się dzieliłem, czy wiecie o co chodzi, bo nie będę sobie po sądach, nie mam czasu biegać. Nie. Pan prezes Tabiusz utrzymuje, że nie ma żadnej sprawnej linii Krakowia Matusiak, na linii Matusiak Tabiusz. No, pan Tabiusz często się sprawdza, nie, także nie wiem. Panie Radku, z jakimkolwiek jeszcze sentymentem pan to przyjął dzisiaj, czy nie żal panu tej Krakowi, która właśnie spada z ligi? To co, żal mi ludzi, którzy tutaj pracują, bo sztab medyczny, nie wiem, kierownik, to są bardzo, bardzo fajni, życzliwi ludzie, którzy dawali z siebie wszystko, aby ten klub rzeczywiście funkcjonował jak należy. Jest tu kilku zawodników, których też cenię, choćby Radomski, Szeliga, którym nie można odmówić walki czy umiejętności. No, szkoda, bo ale dzisiaj ci kibice pokazali, że mimo tego, że Krakowie jest na ostatnim miejscu, ma tych punktów bardzo mało, to ja nie słyszałem jakiś obelg, wyzwisk, doping do samego końca i to na pewno trzeba docenić. Jeżeli ci kibice nie odwrócą się od drużyny, nawet jeżeli ona spadnie, to Krakowia prędzej czy później, myślę, zacznie grać w piłkę, no bo jest ku temu, wydaje się, przesłanki samo, gdy Krakowia piłkę grała. Pan będzie kibicował temu, żeby, o ile jeszcze w ogóle są takie szanse, żeby Krakowie się utrzymała, czy wręcz przeciwnie, jakby pana zdaniem przyda się ten... No, ja nie jestem złośliwy, no tak powiedziałem, mam tu wielu kolegów i nie życzę na pewno zawodnikom czy tym ludziom, aby miejsce ich pracy było w lidze niżej, tym bardziej, że Krakowia z takim stadionem, z zapleczem, mimo wszystko, pomijając ten poziom sportowy, zasługuje na to, żeby tę lidze grać.